Cześć. Dziś przygotujemy burrito z chorizo. Burrito jest to danie, które jednoznacznie kojarzy się z kuchnią meksykańską oraz kuchnią południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych. Burrito powstało prawdopodobnie w okresie rewolucji meksykańskiej, a jego wynalazcą był Juan Méndez. Juan Méndez, który w miejscowości Juárez, to jest na pograniczu Meksyku i Stanów Zjednoczonych, sprzedawał pszenne tortille, w które zawijał różne fajne rzeczy. Sprzedawał je z osiołka. Osiołek to po hiszpańsku burrito i stąd właśnie nazwa tego dania. I żeby przygotować nasze burrito z chorizo, będziemy potrzebować wieprzowiny, papryki w proszku, soli, kminu rzymskiego, trochę pieprzu, octu jabłkowego, oczywiście pszenne tortille, ser cheddar, który jest starty na grubych oczkach, kukurydzę, czerwoną fasolę oraz majonez chipotle. Zamiast majonezu chipotle możecie użyć na przykład sosu samuraj. Na oba te sosy link macie w opisie. Do tego jeszcze papryczki. My użyjemy takich świeżych papryczek chili. Najczęściej do przygotowywania chorizo w Meksyku i w Stanach Zjednoczonych używane są jednak suszone papryczki guajil, które są ciężko dostępne w Polsce. Do tego jeszcze 3 ząbki czosnku i 1 liść laurowy. Dobra, zaczynajmy. Do miseczki przesypujemy wszystkie nasze przyprawy. Dodajemy czosnek, liść laurowy, papryczki. Papryczki będziemy dodawać praktycznie w całości. Pozbędziemy się tylko tych zielonych fragmentów. Do tego ocet jabłkowy i wszystko możemy ładnie zblendować. Kiedy całość jest mniej więcej zblendowana, przerzucamy to do naszego mięsa. I teraz musimy to wszystko ładnie razem zagnieść. Warto w tym momencie wspomnieć o tym, że chorizo to w Hiszpanii taka podsuszana kiełbasa z papryką, ale jeśli mówimy o chorizo w kontekście Stanów Zjednoczonych czy Meksyku, to właśnie najczęściej chodzi o takie chorizo świeże, takie mielone mięso wieprzowe. Kiedy mięso połączy się już z naszymi przyprawami, możemy przenieść je na patelnię. Patelnię wcześniej można polać łyżką oleju, ale nie trzeba tego robić. Możemy zacząć od zimnej patelni, za chwilę wszystko zacznie się smażyć i musimy pamiętać o tym, żeby cały czas mieszać, bo nie chcemy, żeby to był taki jeden wielki kotlet, tylko żeby to było rozdrobnione. Po około 5 minutach, kiedy nasze mięso jest już ładnie podsmażone, dodajemy do niego czerwoną fasolę. I smażymy przez następne około 2-3 minuty. Po kolejnych 2 minutach dodajemy kukurydzę. I teraz dosłownie jeszcze 2 minuty i nasze chorizo będzie gotowe, będziemy mogli wypełniać nim tortille. Po kolejnych 2 minutach nasze mięso pachnie już oszołomiająco, nie mogę się doczekać, aż będę mógł je spróbować. I teraz możemy przejść do formowania naszych tortilli. W zależności od tego, jak duże chcecie, żeby było wasze burrito, użyjcie albo 2, albo 3 tortilli. W Stanach Zjednoczonych zazwyczaj burrito jest duże, w Meksyku jest dużo, dużo mniejsze, ale to danie, które robimy dziś, jest daniem bardziej z kuchni amerykańskiej, gdzieś w pogranicze Arizony, Kalifornii, bo w Meksyku raczej nie używa się kukurydzy, a jeśli używamy tam fasoli, która jest bardzo popularna w kuchni meksykańskiej, to zazwyczaj jest to fasola gnieciona. Więc to są takie burrito amerykańskie. Zaczynamy od sera. Później mięso. I na koniec majonez chipotle. Teraz zawijamy w taką kopertę. Nam ostatecznie wyszły 4 tortille i teraz zanim będziemy jeść, podgrzejemy je jeszcze na grillu. Jeśli nie macie grilla, możecie wrzucić je na suchą patelnię i z jednej i z drugiej strony podgrzać przez 2-3 minuty. Minęło dosłownie kilka chwil. Nasze burrito na grillu jest już podgrzane, teraz możemy je zdjąć. I jest gotowe do podania. Najlepiej smakuje wtedy, kiedy jest jeszcze ciepłe. Jako dodatek możecie użyć guacamole albo możecie użyć też majonezu chipotle, którego używaliście do środka. A i prawie zapomniałbym pokazać wam, jak wygląda w środku, a wygląda naprawdę pięknie.
i bardzo zachęcająco pachnie. Jeśli ten przepis się Wam spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli zrobicie burrito z chorizo z naszego przepisu, to napiszcie nam w komentarzach, jak Wam się udało. A jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami naszego kanału, to zapraszamy do subskrypcji. Dzięki!